Siemano dziś Ci przedstawię pięć rzeczy, których nie nauczono Cię w domu. I ten film może wielu zaboleć. Wielu po tych filmie stwierdzi, że nienawidzi swoich rodziców, etc., etc. Et, Ale nie o to w tym chodzi. Zresztą według mnie ból jest najlepszym bodźcem, żeby się zmienić. Więc teraz Ci po prostu przedstawię te pięć rzeczy, których prawdopodobnie nie nauczono Cię w domu. Pierwsza rzecz, samodzielność i samowystarczalność. I tu musisz zrozumieć dwie kwestie. Pierwsza rzecz to jest roszczeniowość i musisz, jeżeli jesteś roszczeniowy, musisz zdać sobie sprawę, że nie wszystko ci się należy i o niektóre rzeczy w życiu trzeba po prostu walczyć, a nie, że spadnie ci to z nieba i niektórzy mają łatwiej w życiu, niektórzy mają trudniej, niektórzy mają lepszą ekonomię w rodzinie, niektórzy mają gówno i na to nie masz wpływu ale jeżeli uważasz, że u ciebie jest bardzo źle i jesteś rozczcieniowy i uważasz, że wszystko ci się należy, to chciałbym, żebyś zerknął na kraje afrykańskie i co tam się dzieje, albo na jakiś Meksyk, i wtedy możesz zdać sobie sprawę, że nie masz aż tak źle w życiu. I kolejny podpunkt, który wchodzi w brak samodzielności i samowystarczalności, to jest brak podstawowych umiejętności. Czyli na przykład jak nie umiesz gotować, jak codziennie żeresz przetworzone gotowce, to coś jest nie tak. Jak nie umiesz prania wstawić, to, to też jest trochę nie w porządku. Nie umiesz posrzątać pokoju i żyjesz w burdelu, to też jest zła rzecz. Nie dbasz o finanse w ogóle, nie prowadzisz miesięcznych miesięcznego budżetu, nie planujesz wydatków, ile w miesiącu wydasz, ile będziesz, ile zyskasz i jakie będziesz miał saldo to też jest brak samodzielności i samowystarczalności. Piąty podpunkt higiena osobista. Jeżeli nie nauczyłeś się podstawowych zasad higieny osobistej, czyli tego, że tam na dole się golisz, że powinieneś się golić, powinieneś dbać o siebie, powinieneś używać antyperspirantów, golić twarz, golić klatkę piersiową, to już od preferencji, ale na dole obowiązkowo się golić, pachy również, no to coś. Nie tak, coś nie tak. To prawdopodobnie nie nauczono ci tego w domu. No i ogólne takie zarządzanie życiem, żeby nie być taką ślamazarą, że na przykład się pytasz o podstawowe rzeczy ludzi. Czyli nie wiem nie wiesz co ubrać, to musisz to wysłać do dziesięciu znajomych i oni ci wybierają strój. No, to jest po prostu patologia. Więc pierwszym punktem jest brak samodzielności i samowystarczają... samowystarczalności. Druga rzecz, której prawdopodobnie mogło, mogli cię rodzice nie nauczyć w domu, to umiejętność rozwiązywania konfliktów. I tu podzieliłem to na trzy podpunkty. Pierwszy to jest aktywne słuchanie drugiej osoby, czyli jak ktoś mówi, to ty nie umiesz po prostu zamknąć mordy, tylko po prostu chcesz myślisz o czym myślisz o tym, co chcesz zaraz powiedzieć, zamiast po prostu posłuchać, przymknąć się i wysłuchać. Drugi podpunkt to brak kompromisów, czyli Ktoś ci proponuje jakieś rozwiązanie, to ty jesteś nieuległy, nieustępliwy i zawsze musisz postawić na swoim. I to nie jest dobre, bo po prostu według mnie przez to się może rozpaść wiele relacji, bo większość relacji, większość ludzi nie będzie tolerować, że zawsze musi być o twojej myśli i po prostu od Ciebie odejdą. I trzeci podpunkt to inicjowanie trudnych rozmów, a raczej brak ich inicjowania, czyli masz jakiś problem do kogoś to zamiast nawet napisać do tej osoby, że to ci się nie spodobało, to ty, olewka, stwierdzisz, że zapomnisz, że czas wyleczy rany, a jak dobrze wiesz z psychologii, to takie niepowiedziane problemy się budują jako cegiełki i się coraz ten mur z cegiełek, im więcej problemów, coraz bardziej się buduje i później ta relacja prawdopodobnie się rozpadnie. I tak to niestety działa. Dobra, trzecia rzecz, której prawdopodobnie nie nauczono cię w domu... To empatia i rozumienie uczuć innych ludzi. I jak to, co to w ogóle jest empatia? No, empatia no, to jest po prostu zrozumienie to, co ktoś czuje. Czyli jeżeli ktoś ci mówi, że jest mu przykro, bo ty sobie żartujesz w sposób X i ktoś ci to powiedział, a ty następnego dnia znowu żartujesz w ten sam sposób, to nie ma, jesteś w ogóle empatyczny. Albo ktoś ci mówi, że jakiś konkretny epitet, który ty mówisz, tej osobie się nie podoba, i ty nadal go mówisz, pomimo że ta osoba mówi, że jest jej po prostu przykro, to nie masz w sobie grosza empatii i trzeba coś zmienić. I jak to zmienić? Tutaj masz 6 podpunktów, więc jak wprowadzisz je wszystkie, to będziesz empatyczny. Pierwszy, więcej słuchania, musisz po prostu więcej słuchać. Im więcej słuchasz aktywnie, czyli normalnie się wsłuchujesz, a nie że myślisz o tym, co chcesz powiedzieć, tym więcej szczegółów z rozmowy zapamiętasz, utrwalą ci się w głowie i będziesz po prostu pamiętał, na co zwracać uwagę. Druga rzecz, więcej nauki. Jak wiesz, nauka się nie kończy wraz z ukończeniem liceum, czy tam uczelni wyższej, cały czas trzeba się uczyć, więc empatia też trzeba. Ja bym teraz na Twoim miejscu po tym filmie. Wpisał sobie, jak ćwiczyć empatię, albo w czacie GPT zadać mu pytanie, albo jakiegoś bloga sobie znaleźć. Jakiś twój psycholog na przykład, taki blog jest spoko i tam poczytać. Trójeczka. Więcej rozmów o uczuciach. Czyli jak się czujesz słabo, to możesz o tym komuś powiedzieć. Po proste. Jak ktoś się czuje słabo, możesz zaproponować, że chodź, 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 przegadamy to i... To jest takie właśnie proste. Więcej rozmów o uczuciach. I czwarty punkt, więcej mówienia o uczuciach, czyli Ty mów więcej o uczuciach. Czyli ktoś Cię zdenerwował, powiedz mu to, ktoś Ci sprawił przykrość, powiedz mu to, coś Cię wkurwiło o poranku, powiedz to luźno tak Rzemkowi, że a, wkurwiło mnie to i to, ale się nie przejmuję, bo lecimy dalej. Taka rzecz mnie tylko wzmocni. Czyli mówisz, że co mówisz, że coś ci sprawiło przykrość albo cię wkurwiło, ale też dajesz temu taki pozytywny wydźwięk, że to cię wzmocni bardzo spoko opcja piąteczka więcej słuchania o uczciach innych i to w sumie wszystko się te trzy się łączą, czyli po prostu musisz więcej słuchać. Jak ktoś ci mówi jakieś uczucia, to nie, nie ignoruj ich, tylko się do nich po prostu dostosuj. I ostatni podpunkt nauka podstaw psychologii. Bez psychologii, według mnie, nie da się być kompletnym człowiekiem rozwiniętym, a skoro ty jesteś, bawisz się w samorozwój i chcesz się rozwijać, to podstawę psychologii musisz po prostu znać. I tutaj polecam książkę Inteligencja Emocjonalna i Prawa ludzkiej natury. Te dwie pozycje obowiązkowe, jeżeli chcesz znać podstawę psychologii i po prostu czytanie jakichś blogów psychologicznych. Ja czytam Twój psycholog, dobra. Czwarta rzecz, której nie nauczyli cię w domu odpowiedzialność za swoje czyny. Czyli nie bierzesz odpowiedzialności za swoje czyny. I jak to ci wytłumaczyć? Twoje nawyki będą warunkowały Twoją przyszłość. Więc jak teraz masz nawyk, że się budzisz, bierzesz od razu telefon i wchodzisz na TikToka, no to nie bierzesz odpowiedzialności za swoje czyny, albo jesteś po prostu nieświadomy w ogóle. Prokrastynacja, czyli. Odkładanie rzeczy w czasie również warunkuje Twoją przyszłość. To, czy wybierzesz natychmiastową gratyfikację, czy tą odłożoną w czasie, tą pozytywną, również ma wpływ na Twoją przyszłość. I jeżeli nie zwracasz uwagi na te trzy rzeczy, to nie bierzesz odpowiedzialności za swoje czyny albo po prostu jesteś nieświadomy. Kolejna rzecz: obrażanie ludzi w internecie albo tutaj również ma swoją cenę. I brak pokory również ma swoją cenę. Jeżeli ty nie masz pokory, to prędzej czy później to cię, coś cię złego spotka. I ja ci podam przykład mój, gdzie ja obrażałem jakiegoś ziomka przez internet i wyobraź sobie, że on mnie złapał na mieście i dostałem przysłowiowy wpierdol, więc i od razu spokorniałem. Czy jest, jest mi, czy ta sytuacja, patrzę na nią jak na coś złego? Nie, patrzę, że to jest zajebista sytuacja, bo się wyciągnę z niej zajebistą lekcję. I teraz biorę odpowiedzialność za swoje czyny. Jestem pokorniejszy. Wiem, że już nie mogę nikogo obrażać, bo po co miałbym to robić? To po pierwsze. A po drugie, nie chcę dostać w pizdę znowu, bo dostanie w pizdę nie jest przyjemne. Uwierz mi, nie ma w tym ani grama przyjemności. Jeżeli jeszcze nie dostajesz w pizdę, to pewnie osoby, które nie dostały w pizdę, mają tą pokorę trochę na niższym poziomie. I nie życzę Ci, żebyś dostał w pizdę, żebyś spokorniał, tylko po prostu zrób to. ASAP jak najszybciej. I tyle. I bierz odpowiedzialność za swoje czyny, bo wszystko co robisz ma swoją cenę i czy to będzie dalsza przyszłość, czy bliższa przyszłość, wszystko ma swoją cenę. Więc odpowiedzialność za swoje czyny to jest coś, czego musisz się nauczyć. I piąta, ostatnia rzecz, której nie nauczono cię w domu: radzenie, umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnościami. Czyli prawdopodobnie nie medytujesz, prawdopodobnie nikt w swojej rodzinie nie medytuje, bo. Pewnie u mnie o medytacji w domu jest beka, że to tylko robią jacyś beduini czy jacyś buddyści, a to nie jest prawda, to jest zajebisty sposób na stres i według mnie trzeba medytować, więc pobieraj aplikację Medito albo Headspace i zacznij medytację już po tym filmie. Ale pierw masz przeczytać bloga o empatii albo psychologii. Potem se pomedytuj. Więc nie medytujesz, czyli nie odstresowujesz się, a stres chroniczny, czyli stres codzienny, jak się z nim pozbyć, jak się go pozbyć, musisz codziennie coś robić w stronę tego, czyli codzienna medytacja, nawet minutę, dwie, trzy, ale codzienna, ona ten twój poziom stresu zredukuje. Myślę, że jest to proste. I drugi podpunkt: nie znasz podstawowych technik relaksacyjnych, czyli nie uprawiasz jogi. Joga to jest rozciąganie, stretching, mobility plus medytacja. Nie uprawiasz stretchingu, czyli nie rozciągasz się. Chociażby przed snem. Ja robię pod, przed snem takie rozciąganie. Rozciąganie kanapowe. Możesz sobie wpisać to jest. Żeby otworzyć biodra i żeby nie mieć pogłębionej lordozy. Więc jak masz pogłębioną lordozę, możesz spróbować sobie robić. Rozciąganie kanapowe. dwie minuty na stronę, na nogę. Polecam. Nie medytujesz. Yy, nie. Skorzystałeś z terapii behawioralnej, która po prostu cię tych podstaw psychologii nauczy, nie znasz podstawowej techniki poznania siebie, czyli jeszcze siebie nie poznałeś, czyli na przykład nie piszesz sobie przed snem w zeszycie sprawozdania ze swojego dnia, na przykład jak jesteś przygnębiony, to też tego nie piszesz w jakimś dzienniku, czyli nie znasz siebie, nie znasz swoich uczuć, nie znasz po prostu siebie. I ostatnia rzecz też jest. To się też mnie ostatnio tyczy, czyli niedopuszczanie się do ulubionych aktywności, tylko ciągła praca. Czyli dużo osób tak nie ma, ale ja na przykład, jak coś pracuję sobie i o 18 miałem bodajże granicę, że po 18 już koniec, relaks jakiś. To ja często, jak nie mogę sobie znaleźć tego relaksu, czyli na przykład nie ma fajnego podcastu, nie mogę znaleźć fajnego filmu, to dalej pracuję. Więc. Podsumuję ci te techniki relaksacyjne: yoga, stretching, medytacja, terapia behawioralna, poznanie siebie i po prostu relaks, czyli zamiast ciągłej pracy, relaks. I to by było na tyle. To było pięć rzeczy, których nie nauczono cię prawdopodobnie w domu, i teraz ci je tutaj podsumuję: pierwsza, samodzielność i samowystarczalność, druga, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Trzecia empatia i rozumienie uczuć innych. Czwarta odpowiedzialność za swoje czyny. I piąta radzenie sobie ze stresem i trudnościami. Czyli, jeżeli nie nauczono cię tych piątych, pięciu rzeczy, to musisz się nauczyć tych wszystkich rzeczy. Dawaj znać w komentarzu, co ty myślisz. Zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.